patrzcie na te niewiasty. Uczcie się od nich, od Maryi. Uczcie się prawdy o waszej godności, o waszym powołaniu. Tak wiele od każdej z was zależy w życiu człowieka, rodziny i narodu. Kobieta polska ma nieobliczalne wręcz zasługi w naszych dziejach, zwłaszcza w okresach najtrudniejszych. I niewymierne są na przestrzeni tych dziejów długi całego narodu wobec polskiej kobiety, matki, wychowawczyni, pracownicy, bohaterki. Ludzie często śpiewają papieżowi: niech żyje, niech żyje nam, niech żyje 100 lat. Trudno wtedy nie pomyśleć o matce, o kobiecie, o mojej rodzonej matce. Jeżeli żyję w ogóle na świecie, to dlatego, że była ona, która mi to życie dała. Oczywiście rodzic, ale trud przekazania życia ma przede wszystkim ona. Trzeba się stale modlić o to, żebyście, moje drogie siostry, rozwijały w sobie to, co jest dane wam przez Stwórcę. Niech wam Bóg błogosławi z całego serca. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Tutaj nie przyjmują do pracy mężczyzn.